Chciałbym zacząć od pytania, kto z was chciałby poznać Jezusa Chrystusa, jaki On jest naprawdę? Całkiem spora grupa. Wczoraj, moi kochani, mówiliśmy o tym, że Jezus Chrystus to nie jest to jakaś osoba wymyślona przez ludzi, ale że jest to postać, która żyła, postać historyczna, postać, o której wiemy, że żyła w pierwszym wieku, o której wiemy, że została ukrzyżowana i wiemy, że zmartwychwstała. I to jest też o tyle ważne, ponieważ chciałbym dzisiaj zaprosić nas do tego, abyśmy przeczytali pewną historię z Ewangelii, o której możemy być pewni, że ona się wydarzyła. Że to nie będzie historia, która jest jakąś opowiastką, którą wymyślił sobie lekarz Łukasz, ewangelista i lekarz Łukasz, ale jest to historia, która wydarzyła się naprawdę. Jest to historia spotkania się z Jezusa z pewnym człowiekiem, o pewnym imieniu, o pewnej jego historii i okaże się, kiedy tą historię dzisiaj przeczytamy, że to nie jest tylko historia, która wydarzyła się 2000 lat temu, ale to jest też historia, która może dzisiaj wydarzyć się pomiędzy Jezusem a tobą. I chciałbym, abyśmy na początku to, co zrobili, to przeczytali tą historię. Jest taka postać, nazywa się Hieronim. On kiedyś powiedział takie zdanie, że nieznajomość Pisma Świętego, nieznajomość Biblii, to nieznajomość Jezusa. Jeżeli masz pragnienie poznać Jezusa Chrystusa, jaki On jest naprawdę, tak jak to wyraziliście w swoim podniesieniu ręki, ale za tym wierzę, że jest coś więcej, to Jezus zaprasza nas, abyśmy Go poznali przez Jego Słowo. I chciałbym, abyśmy na początek przeczytali tę historię, i chcę ochotnika poprosić. Czy ktoś chciałby tutaj przyjść i przeczytać ten fragmencik, który mam przygotowany? Ręka do góry, albo nawet nie ręka do góry, chodź, kochana. Dzięki za odwagę, możemy ją... A, masz swoje słowo, widzę, świetnie. Oklaski. Jak masz na imię? Natalia, tak? Okej, Natalia, to szukamy Ewangelia. Ty już masz Łukasza otworzoną? Nie, Mateusza. To Ewangelia według zapisu lekarza Łukasza, rozdział 19. I będziemy czytać od wersetów 1 do 10, dobra? A Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez nie. Był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, przełożony celników, a był on bogaty. Pragnął on zobaczyć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, bo był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go zobaczyć, bo miał tamtędy przechodzić. A gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę, zobaczył go i powiedział: Zacheuszu, zejdź szybko, bo dziś muszę zatrzymać się w twoim domu. I zszedł szybko i przyjął go z radością. A wszyscy, widząc to, szemrali. Do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zacheusz zaś stanął i powiedział do Pana: Panie, oto połowę mojego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś oszukałem, oddaję poczwórnie. I powiedział Jezus do niego: Dziś zbawienie przyszło do tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama, bo Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Super. Bardzo ci dziękuję. I chciałbym, kochani, zacząć od tego, że kiedy czytamy Biblię, kiedy czytamy Słowo Boże, to Słowo Boże jest tak absolutnie niezwykłą księgą. Ktoś o niej powiedział, że Biblia jest jedyną księgą, kiedy ją otwieramy i czytamy, to czytamy ją w obecności jej autora. Dlatego ta historia, którą przeczytaliśmy i którą będziemy teraz omawiać, dzieje się w obecności tutaj Jezusa Chrystusa. On jest na tym miejscu. To jest pierwsza rzecz niezwykła w Słowie Bożym w Biblii. Zawsze czytasz ją w obecności autora tego słowa. Druga rzecz, która jest niezwykła w Biblii, to jest to, że w Biblii nie ma słów ani zdań napisanych w sposób przypadkowy, które są po prostu jakąś tylko suchą informacją, ale każde zdanie, każde słowo w Biblii ma swój Boży zamysł i swoją treść. I to jest niezwykłe, ale już w tej historii, którą przeczytaliśmy, to pierwsze zdanie, że Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez to miasto, to zdanie takie wydawać by się mogło tylko informacyjne, że Jezus wszedł do Jerycha, przeszedł przez miasto, jakaś taka techniczna informacja, to zdanie już zawiera w sobie istotę Ewangelii. Tylko to zdanie, kiedy byśmy omówili i spróbujemy je krótko omówić, ono przedstawia istotę, po co Jezus Chrystus przyszedł na ziemię. Ponieważ Jerycho,
Jerycho, hebrajska nazwa, która oznacza miasta, hebrajska nazwa miasta, która oznacza miasto księżyca. Jerycho to miasto księżyca, jeżeli byśmy to miasto przetłumaczyli na polski, czyli miasto, w którym panuje noc, miasto, w którym panuje ciemność, miasto, w które nie jest pod władzą Pana jasności, ale jest pod władzą Pana ciemności. To jest etymologia nazwy tego miasta Jerycho, kiedy przekładamy to na polski. To jest pierwsza rzecz. To, co musimy wiedzieć również o Jerycho, czy ktoś z was był w Izraelu? Okej. Czy, dobra, kilka osób jest. Kiedy jest, bylibyśmy w Izraelu, byłoby nas więcej i odbylibyśmy tę podróż, którą odbywał Jezus Chrystus. Mianowicie Jezus przybył do Jerycha z Jerozolimy, to, co musimy wiedzieć, to, że Jerycho jest jednym z najniżej położonych miast świata, leży w głębokiej depresji. To jest depresja 270 metrów pod poziomem morza. Kiedy mówimy o Jerozolimie, to mówimy o mieście położonym na 580 metrów nad poziomem morza. Stąd jeżeli chciałbyś się udać z Jerozolimy do Jerycha, to była w pierwszym wieku, i to jest w XXI wieku podróż w dół. Ty schodzisz w dół. I kiedy Jezus udawał się z Jerozolimy do Jerycha, to on schodził w dół. I w tym jest, kochani moi drodzy, zawarta Ewangelia. Ponieważ to, co robi Jezus w tej historii i to, co robi Jezus w naszym życiu, to schodzi do naszego Jerycha. Ponieważ my mamy również swoje Jerycha w naszym życiu. To są miejsca ciemne. Miejsca, gdzie nie sprawuje władzy i autorytetu w naszym życiu Jezus Chrystus. To są miejsca naszej głębokiej depresji. Miejsca, gdzie nie dochodzi słońce, gdzie nie dochodzi Jego światło. Każdy z nas ma takie miejsca w sobie. I twoim Jerychem może być to, że nigdy nie spotkałeś się w swoim życiu personalnie, osobiście z Jezusem Chrystusem, nie poddałeś Mu swojego życia. Wtedy całe twoje życie to jest Jerycho. Ale może jesteś w takim miejscu, że powiedziałeś kiedyś Panu Jezusowi tak, ale masz elementy w swoim życiu, jakieś sfery w swoim życiu, gdzie On nie ma władzy, gdzie On nie panuje, gdzie masz niepoukładane, gdzie On nie sprawuje władzy. Jezus Chrystus również w te miejsca chce zejść, w te miejsca ciemne, miejsca wstydu w naszym życiu, o których nie chcemy, aby nikt o nich się nie dowiedział, to właśnie Jezus Chrystus w takie miejsca wchodzi. Po co? Aby tam z nami się spotkać w sposób osobisty. W tym miejscu ciemności, w tym miejscu najgłębszej depresji On przychodzi, aby z nami się spotkać. I to jest Ewangelia. W tym zdaniu już jest zawarta Ewangelia. I moi kochani, to co widzimy w tej historii, to tu jest pewien bohater obok Jezusa Chrystusa. Ten bohater, który ma na imię Zacheusz, o którym wiemy, że jest celnikiem, czy też przełożonym celników. Czy ktoś z was kojarzy, kto to był celnik i może parę słów, kto odważny, powiedzieć, o co chodziło w pierwszym wieku w Izraelu, co to znaczyło być celnikiem? Ktoś wie? Spodziewałem się, że ksiądz będzie wiedział, ale jeszcze damy mu chwilę na namysł. Czy ktoś chciałby powiedzieć, kto to był celnik? Gdzie tam jest ktoś? Okej, okay, no to, a to powiedz, wstań i powiedz głośno, żeby wszyscy słyszeli. Okej, okay, celnik, ktoś, kto ściągał podatki. Co jeszcze wiemy o celnikach? Tak, osoba nieszanowana. Dlaczego celnik ściągający podatki był nieszanowany? Tak. Okej. Czy mamy tutaj już całkiem więcej informacji, że pobierał podatki, był Żydem, był nieszanowany przez swoich rodaków, najczęściej tam troszkę te podatki sobie zawyżał, aby coś czmychnąć z tych pieniędzy dla siebie. Co jeszcze wiemy o celniku? Ma ktoś jeszcze jakieś informacje? Komuś się coś przypomina?
To, co powiedzieliście, jest naprawdę, jest prawdziwą informacją. Tak, celnik to była osoba nieszanowana przez swoich rodaków, ponieważ był w pracy u tych, którzy ciemiężyli Izrael. To znaczy pracował dla Rzymian, pracował dla wroga Żydów, pobierając podatki od swoich. I najczęściej, kiedy taki celnik pobierał podatki, to ta jego praca no, nie dawała mu dużo zarobku, to żeby było mu lepiej w życiu, to co robił, to tam trochę tych podatków zawyżał, te podatki, aby mieć trochę więcej hajsu dla siebie. I w tej historii czytamy, że o Zacheuszu czytamy, że był bardzo bogaty. To jest taka tutaj informacja podana. Niejako tutaj ewangelista Łukasz sugeruje, skąd to bogactwo pochodziło. Ono pochodziło prawdopodobnie z tego, że on po prostu te podatki zawyżał i w ten sposób się wzbogacił. I to jeszcze potęgowało niechęć wobec Zacheusza wśród jego rodaków, wśród Żydów. To, co musimy również wiedzieć, że Zacheusz, my to czytamy tą postać, to imię jest spolszczone, ale w oryginale, tak jakbyśmy przeczytali to imię po hebrajsku, to imię oznacza Zakai. I teraz to, co musimy wiedzieć, że imiona hebrajskie, one mają swoje znaczenie. No jak słyszysz Zakai, no to myślisz sobie, no nie wiadomo, co to tutaj oznacza, jak to w ogóle ugryźć, co to, jak imię ma coś oznaczać. Pozwólcie, że przedstawię wam to najpierw na moim imieniu. Ja mam imię Radosław i moje imię już, myślę, że łatwiej jest wam usłyszeć treść i znaczenie mojego imienia. Radosław to jest radość sławiący. Oto moje imię. Jestem sławiącym radość. Ja mam jeszcze taki przywilej, że mam nazwisko, które też coś oznacza. Jestem siewniak, czyli ten, który sieje. Czyli siejący radość, sławiący radość, siejący radość zbawienia. Oto moje imię. I podobnie jest w języku hebrajskim. To imię Zakai jest trochę trudniejsze. Przedstawię wam jeszcze jedno imię, które łatwo jest odgadnąć, co ono oznacza. Ja dałem mojemu synkowi imię Eliasz. I ma też drugie imię Teofil. Eliasz to jest hebrajskie imię, Teofil to jest greckie imię. I teraz co oznacza imię Eliasz? El Yahu, to jest takie brzmienie hebrajskie tego imienia. I El to jest Bóg, a Yahu to pochodzi od słowa Yahweh. Jahwe, czyli Jahwe jest Bogiem. To jest znaczenie imienia mojego syna. Ale daliśmy z moją żoną jeszcze drugie imię naszemu synkowi. To imię to Teofil, to jest język grecki. I to imię również ma konkretne znaczenie. Teofil, czyli Teo, Teos, Bóg. I Fil, Fileo, miłość. Czyli to imię oznacza ten, który jest umiłowany przez Boga i odbierając tą miłość od Boga, jednocześnie wyraża swoją miłość ku Bogu. Czyli niektórzy też oddają to imię jako przyjaciel Boga. Ten, który jest kochany przez Boga i jednocześnie w odpowiedzi kocha Boga. I my, kiedy nadawaliśmy te dwa imiona naszemu synkowi, to nie był przypadek. To znaczy, chcieliśmy mu nadać takie imię, aby on nosił imię z konkretnym znaczeniem i kiedy dorośnie, to aby był nastolatkiem, potem dorosłym człowiekiem, który będzie swoim życiem prezentował tę prawdę, że Jahwe jest Bogiem i że on jest tym, który jest ukochany przez Boga i jednocześnie jest tym, który kocha Boga. To jest nasza modlitwa i w taki sposób chcemy prowadzić naszego syna. Ja również chcę żyć takim życiem, że chcę sławić radość zbawienia, proklamować to imię, jakie nadali mi moi rodzice. I teraz mówię o tym dlatego, ponieważ w kulturze semickiej, w kulturze żydowskiej pierwszego wieku, kiedy rodzice nadawali imiona swoim dzieciom, to było trochę tak, że to znowu nie było przypadkowe, ale to było tak jak w naszym przypadku, bo myśmy się zainspirowali z moją żoną właśnie tą kulturą pierwszego wieku, że rodzice, kiedy nadawali imiona dzieciom, to oni niejako prorokowali nad swoimi dziećmi. Oni nadawali imię, na przykład kiedy to był Eliasz, to modlili się, Boże, chcemy, aby ten syn, kiedy dorośnie, aby prezentował tę prawdę, że to Ty jesteś Bogiem. I kiedy rodzice Zakai, Zacheusza, nadawali mu imię, to oni również coś prorokowali nad swoim synem. Co oznacza to imię Zakai? To imię Zakai oznacza czysty i sprawiedliwy. To jest znaczenie tego
imienia, takie imię nadali mu rodzice. Ale to, co chcemy powiedzieć, że życie Zacheusza nie jest takie. On niejako został wezwany, aby być czysty i sprawiedliwy przed Bogiem i czysty i sprawiedliwy przed ludźmi, ale jego życie ani nie jest czyste i sprawiedliwe przed Bogiem, ani nie jest czyste i sprawiedliwe przed ludźmi. I to, co widzimy w tym człowieku, że jest to człowiek wewnętrznego konfliktu, ponieważ jego imię mówiło mu o tym, jak ma wyglądać jego życie, ale jego życie tak nie wyglądało. I moi drodzy, my możemy być jak Zacheusz, ponieważ my również nosimy pewnego rodzaju imię. Każdy z nas ma indywidualne imię, ale też jeżeli jesteś osobą, która oddała swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to twoje imię to chrześcijanin. Chrześcijanin ma również swoje znaczenie. To jest ten, który należy do Chrystusa, ten, który jest własnością Chrystusa. I my, będąc chrześcijanami, możemy być trochę jak Zacheusz, być ludźmi wewnętrznego konfliktu. Znamy swoje powołanie, wiemy, jakie Bóg nadał nam imię, ale jednak nasze życie nie jest takie, do jakiego wzywa nas Jezus Chrystus. Nie radzimy sobie z naszym życiem. Jezus być może jest daleki w naszym życiu. I to jest nasz wewnętrzny konflikt. W jaki sposób żyć tak, aby żyć w zgodzie ze swoją tożsamością i ze swoim powołaniem. A być może nie jesteś chrześcijaninem, ale chciałbyś być chrześcijaninem. Chciałbyś poznać Jezusa Chrystusa, ale nie wiesz, jak się za to zabrać. I również twoje życie jest życiem wewnętrznego konfliktu. Jeżeli tak jest, to dokładnie Zacheusz jest taką właśnie osobą. W Zacheuszu jest tęsknota za innym życiem, ale on nie ma w sobie siły, aby żyć takim życiem, o jakim mówi jego imię. I być może to jest tęsknota kogoś z was. Być może to jest tęsknota większości z was, że chcecie żyć innym życiem, ale nie wiecie, jak się do tego zabrać. I w Zacheuszu, kochani, to jego pragnienie tego innego życia, tego życia, które będzie wyrażało tę prawdę jego imienia, sprawia to, że w Zacheuszu rodzi się pragnienie zobaczenia Jezusa Chrystusa. I to, co przeczytaliśmy w tej historii, to, co robi Zacheusz, to wspina się na sykomorę. Sykomora. Co to takiego sykomora? No jakieś pewnie drzewo. Czasami jest tak, że czytamy w Biblii różnego rodzaju słowa i nieraz warto zerknąć do słownika albo zapytać kogoś, co dane słowo oznacza, abyśmy faktycznie rozumieli, co czytamy. I to, czym jest sykomora? Sykomora to drzewo figowe, które rośnie nawet do 15 metrów wysokości, więc jest to duże drzewo. Moglibyśmy je przyrównać do naszego dębu. I to, co robi Zacheusz, czytamy, to on wspina się na to drzewo, ponieważ chce zobaczyć Jezusa Chrystusa, ale uwaga, chce zobaczyć Jezusa Chrystusa z pewnego dystansu. Jest napisane, że on spiął się na sykomorę z powodu swojego małego wzrostu, ale w tym jest coś jeszcze więcej, bo jeżeli Zacheusz chciałby w sposób personalny, osobisty, naprawdę spotkać się z Jezusem, to on mógł to zrobić, bo znamy inne historie, kiedy na przykład kobieta chora na krwotok, kiedy chciała, kiedy było w niej to pragnienie, aby dotknąć się szat Jezusa Chrystusa, to pomimo niesprzyjających okoliczności, pomimo tłumu, ona przebiła się do Jezusa Chrystusa i dotknęła jego szat i spojrzała mu w oczy. Jednak widzimy, że w Zacheuszu aż takiego pragnienia zobaczenia Jezusa Chrystusa nie ma. W nim jest pragnienie zobaczenia Jezusa Chrystusa, ale takie, aby to było na dystans, aby to było z sykomory, aby to było z pewnej wysokości. W nim jest chęć zobaczenia Jezusa Chrystusa, ale niekoniecznie chęć realnego poddania mu swojego życia. I to również jest historia o nas, bo czasami może być w twoim życiu tak, że ty masz pragnienie Jezusa Chrystusa. I wyrażane jest ono to, że chodzisz do kościoła, przyjechałeś na obóz gospel camp, uczestniczysz w uwielbieniu, w modlitwie, ale to wszystko, to co robisz, to robisz z dystansu kilkunastu metrów obok Jezusa Chrystusa, aby tak na serio, twarzą w twarz z Nim się nie spotkać, bo wiesz o tym, że kiedy spotkasz się z Nim face to face, to wiesz, że to coś cię będzie kosztowało. To wiesz, że tak jak Jezus oddał swoje życie na krzyżu całe dla ciebie, to wiesz, że On zechce twojego życia całego dla siebie, a ty tego nie chcesz, bo wiesz, że to coś ciebie będzie kosztowało, więc to, co robisz, to
masz to pragnienie zobaczenia Jezusa Chrystusa, ale na dystans. Ale z twojej sykomory i tą naszą dzisiejszą sykomorą może być obóz Gospel Camp, może być kościół, może być twoje uczęszczanie na nabożeństwa, bycie blisko ludzi wierzących, ale nie decyzja na to, aby w sposób personalny i osobisty z Jezusem Chrystusem się spotkać. Dlatego, kochani, to, co widzimy, że ta postać Zacheusza, tak naprawdę postać, która żyła 2000 lat temu, może być postacią, która obrazuje dzisiaj twoje i moje życie, nasze życie. Okazuje się, że ta postać i ta historia jest naszą historią. I moi drodzy, tutaj wydarza się w tej historii coś absolutnie fenomenalnego, absolutnie pięknego, coś, co przedstawia nam, jaki jest Jezus Chrystus, ponieważ chcemy dzisiaj poznać Jezusa Chrystusa, jaki On jest. I najpiękniejsze, co tej historii czytamy, to czytamy takie zdanie. Że Jezus spojrzał w górę i rzekł do niego, spojrzał w górę na tę sykomorę, na tego małego tam Zacheusza, który już miał trochę lat i mówi do niego, Zacheuszu, zejdź prędko z tego drzewa, bo dzisiaj muszę zatrzymać się w twoim domu. I to jest piękne. Chciałbym zwrócić uwagę tutaj na dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest to zdanie, Jezus spojrzał w górę. Moi drodzy, to pokazuje nam, że Jezus patrzy na ludzi inaczej niż my patrzymy, ponieważ Jezus spogląda na ludzi, Jezus spogląda na nas z dołu. Bo jeżeli Jezus spojrzał w górę, czyli Jezus spojrzał w dołu, z dołu, i to jest inne patrzenie Jezusa Chrystusa na ludzi, jak my patrzymy na ludzi. Bo jak człowiek patrzy na ludzi, na człowieka, który nie radzi sobie z życiem, ma jakąś komplikację, poplątanie, jakiś grzech w swoim życiu. My zazwyczaj patrzymy nie z dołu, a przepraszam, my zazwyczaj patrzymy na ludzi z góry. W sposób najczęściej moralizatorski, osądzający, wytykający. I dokładnie również widzimy to w tej historii, bo kiedy Jezus spojrzał z dołu na Zacheusza, to na Jezusa ludzie, obserwatorzy tej historii spojrzeli z góry, mówiąc, o, ten niby Mesjasz do grzesznika poszedł w gościnę. Widzimy tutaj historię dwóch spojrzeń. Historię spojrzenia człowieka, spojrzenia naszego, spojrzenia z góry i widzimy to, w jaki sposób patrzy na człowieka i patrzy na nas również Jezus. To jest patrzenie z dołu. To jest, moi drodzy, niezwykły obraz, w jaki sposób Jezus Chrystus patrzy na nas. Jezus nie patrzy na nas w wymiarze osądu, ale w wymiarze pragnienia spotkania się z tobą, spotkania się z nami. I to, co robi, moi drodzy, Pan Jezus dalej, to mówi do Zacheusza to piękne zdanie, patrząc na niego z dołu, Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę zatrzymać się w twoim domu. Zobaczcie, Jezus nie osądza Zacheusza, ale mówi do niego, dzisiaj muszę wejść do twojego domu. To jest absolutnie fenomenalne, ponieważ mamy tutaj historię i obraz kogoś, kto jest Panem i Bogiem i to, co my wiemy o Panu i Bogu, że Pan i Bóg, On może, On chce, ale Bóg nic nie musi, a tutaj w tej historii mówimy i czytamy, że Jezus coś musi. To jest absolutnie fenomenalne. Jezus coś musi. Nie wiem, czy myślałeś tak o Bogu, że Bóg coś musi. Mamy takie historie opisane, że Jezus musiał iść przez Samarię, że Jezus musiał iść do Jerozolimy, musiał pójść na krzyż i musiał zmartwychwstać. To jest pewnego rodzaju Boże musze, które jest inne niż nasze musze. Pomyśl sobie, kiedy ty coś musisz. Jakie towarzyszą ci odczucia i emocje, kiedy wiesz, że coś musisz zrobić. Nasz prezydent, niegdysiejszy Lech Wałęsa, powiedział takie zdanie, nie chcę, ale muszę. I my często jesteśmy tacy, kiedy my coś musimy, to zazwyczaj musimy, ale to jest poprzedzone, że tego nie chcemy, ale jednak musimy to zrobić. Jezusa muszę jest inne. Jezusa muszę jest
zdeterminowane miłością. Jezus musi, ponieważ Jezus kocha. Jezus musiał przejść przez to Jerycho, musiał przejść przez tę uliczkę, ponieważ musiał spotkać się z Zacheuszem, musiał zobaczyć go na tym drzewie i musiał skierować do niego to słowo: zejdź z drzewa, bo dzisiaj muszę spotkać się z tobą w twoim domu. I moi drodzy, dokładnie dzisiaj Jezus Chrystus mówi to zdanie do każdego z nas. Możesz wymienić tutaj swoje imię i usłyszeć, że Jezus mówi do ciebie: dziś muszę zatrzymać się w twoim domu, w twoim sercu, w twoim umyśle, w twoim wnętrzu. Dzisiaj muszę z tobą się spotkać. Pytanie jest takie: czym sobie zasłużył Zacheusz, że Jezus musiał u niego się zatrzymać? Odpowiedź jest prosta. Niczym. Kochani, Jezus nie daje się nam jako nagroda dla tych, którzy zdobywają zasługi. Chcę powiedzieć, że im bardziej twoje życie jest pogmatwane, poplątane, tym bardziej Jezus musi wejść do środka twojego życia, aby to życie przemienić. I wiecie, dzisiaj świat mówi nam, że na wszystko trzeba sobie zasłużyć, zapracować. Ja chcę powiedzieć, że religia mówi, że musisz sobie zasłużyć na Bożą przychylność, zapracować na Bożą miłość, zapracować usilnie na Bożą akceptację. Jednakże Ewangelia mówi, że na krzyżu Jezus zrobił wszystko, aby dzisiaj On mógł przyjść do ciebie, wejść do twojego życia, abyś ty mógł Go doświadczyć i doświadczyć Jego łaski w twoim życiu, łaski przemieniającej twoje życie. Kochani, to jest różnica między życiem pod prawem, a życiem pod łaską. To jest różnica, to co Biblia nazywa starym przymierzem, a to co Biblia nazywa nowym przymierzem. Ponieważ w starym przymierzu to człowiek usilnie próbował własnymi siłami przybliżyć się do Boga i każda taka próba kończyła się fiaskiem. A w Nowe Przymierze mówi, że to Bóg przychodzi do nas, a naszą odpowiedzialnością w tym Nowym Przymierzu jest Boga przyjąć. Jest otworzyć szeroko drzwi swojego serca i powiedzieć: Panie, tak, na Twoje słowo, że Ty dziś musisz zatrzymać się w moim sercu, w moim życiu. Ja chcę odpowiedzieć tak. Zatrzymaj się i pozostań i bądź moim Panem. Moi kochani, w historii Zacheusza ukazane jest, jeżeli kogoś to interesuje, jaka jest tajemnica nawrócenia się, tajemnica nowonarodzenia, czy tajemnica tego, co śpiewaliśmy, że jesteśmy nowym stworzeniem, nowym człowiekiem, tajemnica nowego życia. Jeżeli myślisz o tym, pragniesz tego, że z jednej strony śpiewasz taką piosenkę, taką pieśń, że no, to już nie ja, ale ty żyjesz we mnie, że jestem nowym stworzeniem i myślisz sobie co jak co, fajna piosenka, skoczna, rytmiczna, fajnie się ją śpiewa, ale nijak nie jestem w stanie dopasować tego, co śpiewam do mojego życia, to w tej historii jest ukazane, jak ta pieśń może stać się twoją osobistą, personalną pieśnią i twoim wyznaniem wiary. Że jesteś nowym człowiekiem i jesteś nowym stworzeniem. W jaki sposób to się może dokonać w naszym życiu? Ta historia o tym mówi. To dzieje się zawsze w jednakowy sposób z łaski, z Bożej łaski. Przez wiarę, kiedy my tę łaskę przyjmujemy jako Boży dar. Zobaczmy, kiedy Zacheusz w tej historii, którą przeczytaliśmy, on się nawraca. Jak następuje w jego życiu przemiana? Kochani, widzimy w tej historii, że Zacheusz się nawraca, kiedy słyszy słowa Jezusa Chrystusa: dziś, Zacheuszu, muszę przyjść do twojego domu, muszę się tam zatrzymać, i on przyjmuje to słowo Jezusa Chrystusa do swojego życia. On na to słowo reaguje, na to słowo odpowiada, Jezus wchodzi do jego domu, on z tym Jezusem w swoim domostwie, w swoim wnętrzu się spotyka i to Jezus jest tajemnicą, że jego życie doznaje przemiany. Kochani, Zacheusz się nawraca, bo Boża łaska,
Bo Jezus Chrystus przychodzi do grzeszników. Przychodzi do ludzi nieradzących sobie z życiem. Przychodzi do ludzi z poplątaną historią. Przychodzi do ludzi, którzy żyją w swoim Jerycho, w swojej ciemności, w swoich najgłębszych depresjach, w swoich wstydach. Właśnie jeżeli jesteś w takim miejscu, to dzisiaj chcę ci powiedzieć, że Jezus Chrystus przychodzi właśnie do ciebie. Nie po to, aby ciebie zdeptać. Nie po to, aby wytknąć z ciebie palcem. Nie po to, aby popatrzeć na twoje życie z góry i ciebie osądzić, ale przychodzi, aby spojrzeć na twoje życie z dołu i kazać ci wyjść z tego miejsca na jego głos, a tylko na jego głos. Jesteś w stanie to miejsce, w którym jesteś, miejsce najgłębszej twojej depresji, największej twojej ciemności, jesteś to miejsce w stanie tylko opuścić na jego wezwanie, na to spotkanie, które masz z nim. Kochani, zauważmy, Jezus nie mówi do Zacheusza: odwiedzę cię, wejdę do twojego domu, kiedy ty wyrównasz swoje winy, kiedy oddasz to, coś ukradł. To byłoby stare przymierze. Natomiast Jezus mówi: pośpiesz się, bo dziś muszę się u ciebie zatrzymać. Kochani, tajemnicą nawrócenia, tajemnicą nowego narodzenia, tajemnicą tego nowego życia, o którym śpiewaliśmy, nowego stworzenia jest, że człowiek się odradza, nawraca nie przez to, że zrozumiał, że sięgnął dna, nie przez to, że rozumie, że znalazł się w Jerycho, że znalazł się w miejscu ciemności, że znalazł się w miejscu głębokiej depresji i chce sam z tego miejsca się wydostać, bo ty sam z tego miejsca nie jesteś w stanie się wydostać. Tajemnicą nowego narodzenia, tajemnicą nowego stworzenia jest to, że człowiek się nawraca, zyskuje nowe życie, kiedy z tego miejsca, w którym się znalazł, z miejsca ciemności, podnosi go Boża łaska. Podnosi go sam Jezus Chrystus, bo ty sam z tego miejsca nie jesteś w stanie się podnieść. Potrzebujesz do tego Jego samego, Jego łaski. I o tym mówi ta historia. Kochani, Boża łaska podnosi Zacheusza i to doświadczenie Bożej łaski u Zacheusza, zauważmy, że wzbudza w tym człowieku hojność. Ponieważ to jest piękna historia, która mówi o jednej rzeczy, że jedną rzeczą jest się nawrócić. Jedną rzeczą jest otworzyć swoje serce dla Jezusa, stać się kimś nowym w Jezusie, stać się nowym stworzeniem. To dzieje się darmo z łaski. To jest Boży dar, który my przyjmujemy, natomiast drugą rzeczą jest wydać owoc nowego narodzenia, owoc nowego stworzenia, owoc nawrócenia. I w Zacheuszu dokładnie widzimy ten owoc, ponieważ on postanawia po tym, jak spotyka się z Jezusem, po tym, jak spotyka się z Bożą łaską w swoim domu, to postanawia, mówiąc takie zdanie: Panie, Panie Jezu, połowę mojego majątku daję ubogim, a jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję poczwórnie. Mam takie pytanie do was. Czy Zacheusz musiał tak powiedzieć? Nie musiał. Zacheusz mógł przyjąć do swojego domu Jezusa Chrystusa, spotkać się z Jezusem Chrystusem, przyjąć to, co Jezus Chrystus przyniósł do jego domu, zobaczyć w nim swojego Pana, zobaczyć w nim swojego Zbawiciela, przyjąć to zbawienie i na tym zakończyć. Wielu z ludzi dokładnie tak właśnie robi. Przyjmuje zbawienie i koniec. Ale Zacheusz czyni coś więcej. Zacheusz, kochani, czyni coś więcej. Dlaczego czyni coś więcej? Ponieważ Boża łaska nie pozwala mu na to, aby on nie uczynił coś więcej. To, co robi Zacheusz, to Zacheusz mówi: Panie, oddam poczwórnie, jeżeli komuś coś ukradł. To jest, moi drodzy, absolutnie fenomenalne, ponieważ Zacheusz mógł postąpić bardziej skąpo. Ponieważ mógł powiedzieć, że odda 1/4, jeżeli coś ukradł. Mógł postąpić też według zakonu, według Bożego prawa, bo był Żydem, a w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 22 rozdziale, 3 wersecie, jest konkretne na to prawo, że jeżeli ktoś coś ukradł, to należało oddać podwójnie. A Zacheusz oferuje, mówiąc: jeżeli coś ukradłem, to oddam poczwórnie. Dlaczego tak? Dlaczego nie postępuje według prawa? Ponieważ, kochani, Boża łaska jest większa niż Boże prawo.
I Boża łaska nie pozwala Zacheuszowi postąpić skąpo, ponieważ Boża łaska jest hojna, ponieważ Jezus Chrystus, On w hojności oddał nam siebie cały. I kiedy ty spotykasz się z Jezusem Chrystusem, spotykasz się z Jego łaską, spotykasz się z Jego miłością, spotykasz się z tym, co On zrobił na krzyżu dla ciebie, że oddał całe swoje życie dla ciebie, że stał się grzechem, abyś ty stał się sprawiedliwością przez wiarę, przyjmując Jego zbawienie, to właśnie krzyż Jezusa Chrystusa i Jego łaska, to co czynią w tobie, to tak jak On jest hojny, tak ty w naturalny sposób stajesz się wówczas również hojnym człowiekiem. To znaczy, kiedy się nawracasz i kiedy spotykasz się z Jezusem Chrystusem, spotykasz się naprawdę z Bożą łaską, to Boża łaska czyni owoc w twoim życiu, czyni naturalną przemianę. To jest też rozróżnienie, czy to, co przeżyłeś tutaj na obozie, jest prawdziwe, czy jest nieprawdziwe. Czasami można podnieść rękę do góry i odmówić jakąś modlitwę i nic się nie wydarzy. To jest taki nieraz model dzisiejszego chrześcijaństwa. Podnieś rękę, powiedz: Jezu, jestem Panem, a będziesz zbawiony. Podnosisz rękę, mówisz: Jezu, jestem Panem. Twoje serce jest daleko gdzie indziej i myślisz, że wszystko w twoim życiu jest poukładane. Jeżeli chcesz dotknąć tego, czy to, co wydarzyło się w twoim życiu, jest realnym spotkaniem z Jezusem Chrystusem, to tutaj jest to ukazane. Kiedy spotykasz się z Jezusem Chrystusem na serio, to spotykasz się z Jego łaską. Jego łaska daje ci zbawienie, które jest darmo. Na to nie możesz sobie zasłużyć, ale jednocześnie ta łaska powoduje w twoim życiu przemianę. To nie oznacza, że nagle stajesz się świętym człowiekiem i po prostu jesteś osobą doskonałą. Dalej możesz upadać. Ale rodzi się w twoim sercu pewnego rodzaju postawa, że nie chcesz już trwać w tym, czym trwałeś. Nie chcesz już życia takim, jakim żyłeś, bo poznałeś tego, który jest Panem twojego życia i ten Pan wzbudza w tobie nowe życie, wzbudza w tobie nowe pragnienia, nowe myśli, nowe cele. To jest owoc nawrócenia i jednocześnie tester, czy faktycznie my z tą łaską się spotkaliśmy i tę łaskę przyjęliśmy. Kochani, ta historia jest też niezwykła, ponieważ widzimy tutaj Zacheusza, który usłyszał: dziś muszę zatrzymać się w twoim domu, który spotkał się z Jezusem, który spotkał się z Bożą łaską i którego życie zostało w kompletny sposób przemienione. Jednakże ta historia z 19 rozdziału Ewangelii Łukasza jest poprzedzona pewnego rodzaju podobną historią z 18 rozdziału. Ponieważ w 18 rozdziale Ewangelii Łukasza mamy opisaną całkiem podobną historię, kiedy przychodzi młody dostojnik żydowski i przychodzi do Pana Jezusa i mówi do Niego: Jezu, co mam uczynić, aby osiągnąć zbawienie, aby sięgnąć po życie wieczne? Jezus mówi mu: masz żyć tak i tak i tak, nie cudzołożyć i tak dalej, i tak dalej. I on mówi: ja wszystko to zrobiłem. To jest taki człowiek, który żyje poprawnym życiem. Możemy powiedzieć taki może poprawny chrześcijanin, który ma wszystko w swoim życiu poukładane, ale Jezus mówi do niego: okej, jeżeli to wszystko zrobiłeś, to jeszcze jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, a potem pójdź za mną. I ten młody dostojnik, kiedy usłyszał to zdanie Jezusa Chrystusa, odszedł od Jezusa Chrystusa w smutku. Ciekawa historia. Mamy dwie podobne historie. Dwóch bogatych ludzi spotyka się z Jezusem Chrystusem. Jeden, kiedy spotyka się z Jezusem Chrystusem i słyszy Jego zdanie, odchodzi ze smutkiem, nie chcąc sprzedać tego wszystkiego, co ma, i odchodzi rozczarowany i załamany. Drugi natomiast człowiek, który ma wiele, mówi: Panie, oddam poczwórnie z tego, co mam, jeżeli kogoś skrzywdziłem. Dwie różne postawy. Jeden człowiek jest skąpy i odchodzi w załamaniu, odchodzi do swojego Jerycha, odchodzi do swojego miejsca depresji, a drugi człowiek zostaje podniesiony do rangi nowego stworzenia, do nowego życia, do życia w hojności. Co jest tajemnicą tych dwóch różnych postaw? Moi drodzy, tajemnica jest jedna. Ten młody dostojnik, kiedy przyszedł do Jezusa Chrystusa, on operował w swoim życiu na swoich uczynkach.
On operował na ja. W centrum jego życia był on. W centrum jego życia było to, co on może zrobić dla Boga. I kiedy usłyszał od Jezusa Chrystusa takie zdanie, jakie usłyszał, on od Jezusa Chrystusa odszedł. Zacheusz, kiedy usłyszał słowo od Jezusa Chrystusa, on Jezusa Chrystusa do swojego życia zaprosił, do swojego domu zaprosił. Ten od Jezusa odszedł, a ten do Jezusa Chrystusa do swojego domu zaprosił. I ten, kiedy oddalił się od Jezusa Chrystusa, był w miejscu totalnego nieporadzenia sobie z tym, aby sprzedać wszystko, co ma, bo tak jak powiedziałem, zbawienia, nowego życia, przemienionego życia nie jesteśmy w stanie osiągnąć bez Jezusa Chrystusa. I to jest obraz dostojnika, człowieka sfokusowanego, że on będzie tym, który sam do Jezusa Chrystusa się zbliży. A tutaj mamy obraz człowieka, który jest w miejscu doła, jest w miejscu tęsknoty za innym życiem, jest w miejscu, którym nie oczekuje nawet, że usłyszy to, co usłyszał od Jezusa Chrystusa, że oto Jezus chce zatrzymać się w jego domu i odpowiada bardzo radośnie: tak, Panie, już schodzę z tej sykomory i chodzimy razem do mojego domu. I to spotkanie Zacheusza z Jezusem w jego domu, czyli w jego centrum, tutaj, w jego środku, w jego wnętrzu, to personalne, osobiste, bardzo intymne, sprawia dopiero to, że Zacheusz jakby tak z łatwością mówi: Panie, oddam poczwórnie. Dlaczego? Ponieważ spotkał się z Jezusem. Dostojnik nie pozwolił sobie na to, bo zawinął się i poszedł i odszedł od Jezusa w smutku. Dlatego, moi drodzy, dzisiaj ta historia 2000 lat temu, która się wydarzyła, naprawdę jest również historią, która może wydarzyć się w twoim życiu. Może jesteś w takim miejscu dzisiaj, że masz swoje Jerycho, o którym tylko ty wiesz. Miejsce swojej ciemności. W miejsce, gdzie nie ma Pana światłości w twoim życiu. Może jesteś w jakiejś głębokiej depresji, z której nie jesteś w stanie sam wyjść, sam się wydostać. Być może twoim sposobem na chrześcijaństwo jest sykomora, bycie i życie i próba zobaczenia Jezusa Chrystusa na dystans, z odległości. Ta historia mówi: potrzebujesz, tak jak Zacheusz, dzisiaj usłyszeć to słowo Jezusa Chrystusa, które personalnie Jezus kieruje do ciebie. Tak jak masz na imię, Julka, Tomek, jakikolwiek nosisz imię, dziś muszę i chcę i muszę zatrzymać się w twoim domu, wejść głęboko do twojego serca i tam chcę, abyś usłyszał moje słowo i zobaczył moje zbawienie i zobaczył moją łaskę i przyjął moją łaskę i z powodu tej łaski, abyś doznał przemiany swojego życia. To jest Jezus Chrystus. Taki, jaki On jest naprawdę. Ten, który przyszedł na ziemię szukać tego, co zaginęło. Nie przyszedł po to, aby potępić to, co zaginęło, ale zbawić, uratować to, co zaginęło. I dzisiaj On patrzy indywidualnie na ciebie. Jezus nie patrzy na nas jako na masę, ale patrzy na nas, znając nas osobiście, tak jak znał Zacheusza. I on wiedział, że on tam na tym drzewie będzie, dlatego musiał przez to miejsce przechodzić. Dlatego dzisiaj Jezus musi być w tym miejscu i jest w tym miejscu. Dlatego dzisiaj Jezus też musi zatrzymać się w twoim życiu. Pytanie jest takie, czy odpowiesz na to: Panie, tak, chcę. Przyjdź bardzo głęboko. Pomodlimy się? Na koniec? Nie musicie wstawać, możecie siedzieć, możecie wstać, jakkolwiek. Panie Jezu, chcę ci dziękować za to, że ty widzisz dzisiaj każdą osobę, która jest na tym miejscu i znasz serce każdej z tych osób. Że znasz serce każdego z nas. Znasz nasze Jerycho, znasz nasze depresje, znasz nas grzech, znasz nasze zniewolenie, znasz to skomplikowane, poplątane nasze życie, znasz te miejsca, w których sobie nie radzimy, w którym upadamy. I dziękuję ci, że do tych miejsc dzisiaj chcesz przyjść, aby w tych
miejscach, naszych miejscach z nami się spotkać. Dziękuję Ci, że dzisiaj, Panie, jesteś na tym miejscu i mówisz do każdego z tych młodych ludzi, ale też do każdej osoby, która tutaj jest, również z organizatorów, że dziś muszę zatrzymać się w Twoim domu. Że dzisiaj muszę bardzo głęboko wejść w Twoje życie i dzisiaj to słowo Jezu Twoje chcemy usłyszeć. Ale też chcemy na to słowo odpowiedzieć. Dziękuję Ci, że to tylko Ty jesteś tajemnicą zwycięstwa w naszym życiu nad grzechem. Dziękuję Ci, że to tylko Ty jesteś tajemnicą zbawienia, odkupienia, nowego życia, narodzenia się na nowo. Życia czystego, sprawiedliwego, transparentnego, spójnego. Dziękuję Ci, Panie, za to, że tylko Ty jesteś odpowiedzią na to, w jaki sposób gdzieś pragniemy żyć, a nie potrafimy sami żyć w taki sposób. Panie, dziękuję Ci, że jesteś na tym miejscu i modlę się o to, aby nic nie stanowiło przeszkody, żadna niewiara, żadna przeszłość, żaden wstyd w przyjęciu, Panie, Ciebie głęboko do swojego serca. Modlę się, Panie, aby Twoja łaska działała w tych młodych ludziach. Aby ją usłyszeli, przyjęli, doświadczyli i żyli, Panie, w przemianie Twojego życia, które oddałeś na krzyżu dla nas.